Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu, w niedzielę. Taką prawdziwą, prawdziwą niedzielę, nie tą taką oszukaną niedzielę. No i powiem Wam tak. Plan był zrobić sobie śniadanie, ale tak stwierdziłam, że kurczę, no nie jestem jeszcze głodna, więc odpuszczam dzisiaj śniadanie. A bynajmniej do momentu, aż się zrobię głodna, to najwyżej coś tam wciągnę. Więc dzisiaj nie szykuję śniadania. I kto jest z tego powodu najbardziej zawiedziony? Kralewna. Kralewna jest z tego tytułu po prostu niepocieszona. Już mnie tu 5 razy sprawdzała, czemu się w tej kuchni nic nie szykuje. I wyłaś. Także dostała jakiegoś smaczka. I poszła spać. Muszę namoczyć mojego kumpla, bo coś mu włosy się tak zesztywniły. A już go dawno nie namaczałam. Więc wstawię go tu do wody. Hej, stój. A, no dobra, na razie możesz tak pływać. No i zrobię wszystko to. Jezu, jeszcze miętę muszę podlać. Ja cię nie mogę. Tu miętę to ja muszę zaraz skosić i sobie po prostu zaparzyć, bo jakaś taka zemdlało jej się. No i co? No i tak właśnie się zastanawiam, od czego tu zacząć. No i zaraz sobie, słuchajcie, chyba zrobię tą zupkę kalafiorową. Ale zrobię jej tak niedużo, żeby nie był cały jakiś wielki gal. To zrobię sobie pół. Zrobię tą rybkę, co miałam robić wczoraj. Przygotuję sobie warzywa. Też oczywiście, które miałam robić wczoraj. No i tak zleci, a potem nie robię zupełnie nic. Potem wrzucam na luz, odpoczywam. A, widzicie. Jeszcze miałam sobie, bo wyciągnęłam z suszarki i miałam sobie to zanieść na dechę do prasowania, bo mi to trochę poleżało w suszarce i wygląda jak psu z gardła wyciągnięte. No zapomniałam, cholera. Zupełnie. Więc co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Skleroza kosztuje, więc trzeba teraz... Po co ja to składam, jak ja to będę prasować? Czekajcie, wejdę sobie, to zaniosę na deskę. Przy okazji koty, o jak się przeciąga. Julka to obudziłam. Czy co, te koty są takie śpiochy, że to jest po prostu... Rzadko kiedy się zdarza, ale się zdarza, że jak ja już schodzę z góry, a one śpią pod schodami, więc mnie siłą rzeczy słyszą. Oho. Ty też śpi. Tu nie ma co robić, wiesz, dzisiaj kuchnia nic nie serwuje, to trzeba iść położyć, popłuniać. Odpocząć. Matylda kocha tą pogodę. Słuchajcie, teraz jest minus 6 i tak trochę przyprószyło śniegiem. Nie ma go dużo. Ona już za 3 albo 4 razy była na dworze. Tak jej się podoba ta zimnica, a matce się nie podoba. Tu duetu nie będzie. Tu duetu żadnego nie będzie. Nie, 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 kobieto. Idź, daj mi chwilę odpocząć. Już mnie tutaj przeorałaś, odkąd wstałam. Odkąd wstałam, już mnie przeorałaś. Oczywiście przyszła dzisiaj po mnie. Słyszę takie uff pod sypialnią. A już nie spałam, już się obudziłam. No i leżę, nie reaguję, czekam. To nagle takie wącha, bo wsadziła między szparę. Co teraz? Znowu na dwórek? No to idź. No idź. No i tak dzisiaj, zresztą ja dzisiaj tak mam od samego rana. A później ten Apple Watch wariuje, pokazuje tyle kroków, no ale co się dziwić, jak to tu, to tu, to tu, to tam. Także
Dobrze jest, aczkolwiek powiem Wam, że właśnie jak jest taka pogoda, w ogóle Matylda kocha śnieg. Jak jest śnieg, to ja jestem po prostu odźwierna. Zresztą wszyscy w domu jesteśmy, bo ona nikomu nie przepuściła. Najlepiej lubi chodzić z panciem na dwór. Wyszaleją się tam wtedy. Maki przeszczęśliwa. Ciu tam, Julek. Ciu, Julianku. Boże, co tam moje koty wyspały się. Ojej, czekaj, nie bój. O Boże, co ty taki wydygany dzisiaj gość? Co ty taki wydygany gość? Ja chciałam tylko zapytać, o jak mruczy. Czy ty wyspał się, ale czy nie ma czasu, nie? Nie ma czasu, kiciunia. Masz łaskoty? Dobra, leć, posz. Wczoraj słyszę, mąż się drze. Nie otwieraj okna, nie wpuszczaj Julka, bo stoi z myszą. Pieruny jedne już normalnie tak przeginają z tym przynoszeniem tego swojego obiadu. A opowiadam Wam, jak kiedyś przed tymi kotami miałam takiego jednego szarego kota. On był taki agent, że to jest po prostu niesamowite. Ekspres się wyłączy. Podstawiam kubek. I wiecie, że ja gdzieś nawet mam zdjęcie, jak on, rozpaliliśmy grilla. Przysięgam, historia autentyczna. No i tam się jeszcze wszystko szykuje i tak dalej. A obok mamy takiego dużego kamiennego grilla. I wiecie, że ten kot przyniósł na grilla, położył sobie myszę. My po prostu najpierw tacy zdziwienie, a potem płakaliśmy ze śmiechu. Normalnie płakaliśmy ze śmiechu. Przyszedł ze swoim mięskiem na grilla. No. Takie rzeczy tylko u nas, dlatego ja mówię, że te zwierzaki są tak niesamowite czasami, ale dobra. Stoję, gadam, a mogłabym gadać i coś robić już, nie? Patrzcie, jaki pijak! Już wyżłopał miskę wody. No stary, to tobie się chciało, jak nie wiem, to czekaj, ja ci jeszcze doleję. Jaki gość! Ty to po prostu, no poszedłeś grubo. Dobra, masz tu dolewkę. Normalnie 3 minuty miskę wyżłopał. No to chyba już przegiałam dobrze z jego przesuszeniem. Mam nadzieję, że nie kopniesz w kalendarz. Aj, cię muszę podlać kwiatki na górze, bo już ze 2 dni się zbieram i tak. Dobra, gotowanie w toku, tam ziemniaki obrane, tu zupa kalafiorowa w zasadzie. Już ją mogę wyłączyć, ale jest taka fajna, gęsta, taka wiecie, jak nabierzecie łychę, to konkret. Z koperkiem, z Magii i tak dalej. Tu się warzywka przesmażają. Jeszcze chwilkę, bo nie chcę takiej ciapy, żeby były takie, wiecie, żeby coś było czuć na ząb. Zaraz do tego dogotuję kaszę i... Znaczy ugotuję osobno kaszę i wymieszam i to będzie taka baza, która powędruje do lodówki, ale to już o tym potem. No i klakson wpierdziela śnieg, on jest dzisiaj wielkim miłośnikiem, pyszczek cały w śniegu. Czekaj, Klaksiu, zbliżę. O, teraz widać, super. Teraz jesteś gość normalnie. O, chyba mnie zauważył, zawstydził się. Właśnie mówię, co się tak tłucze, a Miki opiernicza wieniec z drzwi. Zresztą w ogóle kolędnicy. Miki, ale jak wybiera fajnie choinkę, nie rusza tu i tylko choinkę. Właśnie wróciłam, bo byłam zawiesyna na pociąg, bo już wraca, no... Cześć! Cześć, Kralewna. Kralewna to ci dupsko i przymarzło do wszystkiego. Po prostu. Całkiem patrzę, czym się brama zamyka. Jest, wiecie co, jest przed 3, a jest już minus 7 i to rośnie w zastraszającym tempie, bo jak przed chwilą... gdzie jesteś? Tu jesteś, dziecinka. Bo jak przed chwilą wyjeżdżałam, to było minus 6, teraz jest minus 7. I czuć taki siarczysty, cholerny mróz, także jutro chyba naprawdę będzie Armagedon. To jest jedyna
osoba zadowolona z pogody. O, i siczku musi być. Także... Gdzie idziesz, księżniczko? Do domu idziemy, bo zimno jak jasny kapelusz. Ja wiem, że tobie się bardzo podoba ta pogoda i ty byś mogła wietrzyć futro całymi dniami, ale matka zamarza. Nie, nie, nie. To nawet nie ma opcji. Chodź, idziemy do domku. No, do domku idziemy, moje biedne dziewczyninki. Jezu, wiecie co, bez rękawiczek to zimno jak jasny kapelusz. Uciekam. Dobra, dziewczyny, chwalić się jak tam u was z tym mrozem, bo wydaje mi się, że to naprawdę będzie dość mocna noc, jeżeli chodzi właśnie o temperatury, bo właśnie mówię, jak wracałam, to już ta temperatura od godziny 15 zaczęła się tak gwałtownie obniżać, podnosić, obniżać, obniżać, obniżać. Także u... Nie, no jakie brudne. Jestem ciekawa właśnie, jak tam u was, czy u was już te mrozy przeszły i przyszło to dopiero do nas, czy jednak to mrozi tak w większości Polski, bo jak oglądałam na innych kanałach, no to właśnie u niektórych już były takie te minusowe temperatury, a u nas dopiero to przychodzi, ale naprawdę jest zimno, to nawet nie ma o czym mówić. A królew, nie bardzo się podoba ten stan rzeczy, nie? Nie puszczam cię na razie, bo ci łapy zamarzną. No, łapki zamarzną. Czai się tu, ona jest ci tak zimna cały dzień, nie zdąży się nagrzać. I już zaraz znowu wymyśla jakiś pobyt na Wyspach Śnieżnych. Nie ma, nie ma, królewno. Nie ma, zaraz idziemy. Kurczę, mam jeszcze trochę pracy przy komputerze. Takie w sumie pierdoły, no ale muszę je dzisiaj zrobić, bo jutro mogę stracić głowę, jak dzisiaj nie zrobię, więc idę, to dzisiaj ogarnę. No i tak zobaczymy, jak to, co to dalej idzie, z czym, do czego. Na kolanka do matki? No gdzie? Bloka mi założyła. Matunia. Posłuchaj się, bo nie wstanę. Wiesz co, ty to jesteś jędza normalnie. Przewróciłaś mnie. Będziesz ze mną ćwiczyć? Chodź, zapasy będziemy ćwiczyły. Zapasy będziemy ćwiczyły. Dziewczyna, zapasy. Zapasy. Normalnie. No i bokiem. Widzicie, ona taka jest normalnie tym cielskiem naparza. Co ty sobie myślisz? Że co to tak matkę pyki już? Nie szczekaj na mnie, bo ja jestem jeszcze zamarznięta i muszę od chwilę odmarznąć. Zaraz sobie właśnie chyba jakąś herbatę, słuchajcie, machniemy ciepłą. No i to będzie dobry pomysł. Bo tak jak będę siedzieć przy tym biurku, to tam mi jest zawsze zimno. Więc herbatka jak najbardziej wskazana. Może być tam miodowa. Słucham, powiecie, co gdzieś się woda leje. Zmywarka myje. Zobaczcie, jaki widok. Wreszcie się zmęczyła królewna i się położyła. Łapska tylnie wyciągnięte. Tak, o. Tam aż. Taki żabolec. A tu taka słodka niunciaś. Śpię trochę w kuchni, trochę w pokoju, nie? Żeby wszystkich mieć na oku. Tak, żeby mi tu nic nie umknęło przypadkiem. Nic, a nic. No, ty to jesteś po prostu. Jak dmucha. A wiecie co, chyba ona wreszcie padnie, bo mówię, całe pół dnia spędziła na dworze. I to tak dosłownie na dworze. Jak nie z alpakami, to sama ganiała. I chyba już teraz się naprawdę dziewczyna zmęczyła, bo już jej się coś nawet oczka tak o kleją. Także... Szykuje nam się ze 2 godzinki spokoju. Bez ataków o nic. Dobranoc, Matysia. Słuchajcie. O, tu jeszcze coś jest. Oczywiście, nawymyślałam sobie, robiłam placuszki bananowe, bo tak, miałam 3 takie nieduże banany. I tak patrzę, mówię, no,
Dzisiaj z nich nic nie zrobię, to jutro je wyrzucę. I nawet miałam Wam pokazać, bo dość fajne wyszły. Bardzo fajnie wyrosły na takie ala puszyste, biszkoptowe ciacha. No właśnie, jak robicie te placuszki bananowe, to wiadomo, każdy ma tam swoje jakieś ten patenty na to, ale spróbujcie sobie raz zrobić tak, żeby ubić osobno pianę, dodać i lekko wymieszać. Zobaczcie, jaka jest różnica. One wtedy nie są takie klapnięte, tylko są takie naprawdę fajne. No i tak właśnie umyję teraz szybko to, co mi tu zostało, bo już tak naprawdę to mam zmywarkę do wyciągnięcia. I muszę iść działać, bo jakoś tak mi się nie chciało do tej pory. Powiem Wam szczerze, wiecie, co ja się z tą rączką męczę, no ja to też jestem, no co, odskakuj, a nie łaskę mi tu robisz, ale jest zimno, ja już sobie założyłam ten sweterek, a właściwie płaszczyk, bo był taki moment, że mi się tak zimno zrobiło, już mówię, kurczę, normalnie, nie rozgrzeje się, a wodę na herbatę wstawiam już trzeci raz i cały czas zapominam sobie ją zrobić. To jest dopiero, nie? Ewenement. Także ta noc będzie ostra, powiem Wam szczerze. Będzie grubo. Jest, jak mam wodę gorącą w kranie. Aż parzy. Talerze lecą. Tak to jest, jak się człowiek spieszy, nie? Człowiek spieszy, czekajcie, muszę zmniejszyć tą ciepłą wodę, bo aż mi tu parzy po rękach. Wczoraj taki napuściłam sobie gorącej wody, zapatrzyłam się coś w telefon, bo tam coś oglądałam. Kurczę, wreszcie myślałam, że wyskoczy to mi. No i słuchajcie, jak to oglądacie, jest poniedziałek. W zależności od tego, o której oglądacie tego live'a. Albo początek, albo już koniec dnia. Także ja Wam życzę, żeby ten poniedziałek był mega poniedziałkiem. Bo przypominam, że poniedziałki są bardzo specyficznymi dniami. I mają bardzo specyficzne możliwości. Ja oczywiście bardzo nie lubię poniedziałków, ale od jakiegoś czasu staram się z sukcesem odczarowywać, co nie powiem, do tej pory mi się jakoś udawało, więc mam nadzieję, że jutro będzie spoko, ale powiem Wam, że jutro to będzie hardcore. U nas, jak będzie taki mróz, to rano może być, zresztą ja jak odwoziłam ci syna, wiecie, jak było ślisko. Ja pierdzielę. Normalnie jeden lód wszędzie. Ale czy to kogoś jeszcze dziwi? Ja w ogóle nie wiem. Czy takie rzeczy jeszcze kogoś dziwią? I czym ja się tu w ogóle ekscytuję? Także tak, dziewczyny. Moje drogie. Prawie wszystko udało mi się ogarnąć. A to, co mi się nie udało, to zaraz właśnie idę ogarniać. No i co? No i z przykrością informuję, że nadchodzi koniec największego byczenia się w ostatnim czasie. A byczenie się było niesamowite, nie? Tyle wolnego już teraz. Teraz to już tak nie będzie. No z jednej strony to i dobrze, a z drugiej to wiecie, człowiek się szybko rozleniwia i później się kompletnie nic nie chce, nie? Ani wracać do tej pracy, ani siedzieć w domu już kompletnie. O Jezu, ja mam Matyldę na dworze, muszę ją zabrać, bo przecież zamarzę mi tam na kość. Kralewna.
koty, ale najpierw muszę kotom dać jeść, bo dawanie jeść kotom z Matyldą to jest jakieś nieporozumienie. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za dzisiaj i zapraszam na jutro. Cześć, pa!